Z nami nie musisz się ograniczać. Zamawiaj usługi, oglądaj za darmo odkodowane kanały, płać online i surfuj dowoli w internecie. Pamiętaj, jesteśmy z tobą w domu. Słowem wyjaśnienia dla naszych widzów. Moim rozmówcą jest Bartosz Łuczyński z Pruszkowskich Przedsiębiorców. Reprezentuje branżę turystyczną, prowadzi w naszym mieście biuro podróży i dodatkowo współtworzy od jakiegoś czasu lokalny biznes taksi, bo chyba tak to mogę nazwać. I Bartku, zacznijmy może od turystyki. To jest bezdyskusyjnie chyba najbardziej cierpiąca branża na sytuacji koronawirusa. Rozumiem, że nowych klientów wam nie przybywa, no bo nie działacie, granice są zamknięte. A co z tymi, którzy już podpisali umowy na wycieczki? Jak ta sytuacja wygląda? Dzień dobry Marto, dzień dobry Państwu. Jak zauważyłaś, tak, prowadzę biuro podróży i współtworzę projekt, który się nazywa Fairplay Taxi. Jest to firma taksówkarska. Pytanie o turystykę. Jest to w tej chwili, że tak powiem, bardzo ciężki temat, ponieważ ta gałąź biznesu i gospodarki na tą chwilę nie zarabia pieniędzy, nie generuje żadnych przychodów, a tylko koszty. Nowych klientów nie ma z wiadomych względów, ponieważ są obawy o to, czy kiedykolwiek w najbliższym czasie będą mogli gdziekolwiek pojechać. A ci klienci, którzy na tą chwilę mają założone rezerwacje, jest kilka scenariuszy. Część miała już odwołane wyloty, tak? Ci, co mieli lecieć na koniec marca, przez cały kwiecień, do końca maja są już odwołane wyloty. Część osób przekłada swoje wyjazdy na późniejsze terminy. Część rezygnuje i to bez wątpienia jest ich świadoma decyzja, ponieważ nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich sytuacja za pół roku, za rok czasu, ponieważ nie wiedzą, czy dostaną urlop, w jakiej kondycji będzie firma, w jakiej kondycji będą ich finanse. Część osób decyduje się na to, co umożliwiła specustawa, czyli przyjmują od biur podróży vouchery w zamian za wypłatę swoich środków, które wpłacili do biur. Niejako chcą w ten sposób pomóc biura podróży, które organizują te wyjazdy, tak, i zostawić te środki, które już były u nich wpłacone, po to, żeby przetrwały, żeby w przyszłości mogli skorzystać z tych wyjazdów. A to wszystko jest jako indywidualna decyzja każdego klienta. Tak? My na tą chwilę cały czas pracujemy, nie zawieszamy działalności, bo nie możemy tego zrobić. Jak zawiesimy działalność, nie obsłużymy tych klientów, którzy już mają do tej pory założone rezerwacje na przyszłe wyjazdy. Ktoś tymi wyjazdami, tymi rezerwacjami musi się zaopiekować i zająć, a że te rezerwacje i umowy były zawierane w naszym biurze, siłą rzeczy musimy pracować, tak? Więc ponosimy dalej koszty wynajmu biur, ZUS-ów, pomimo tego, że tak wszyscy dookoła mówią, że jest zwolnienie z ZUS-u, nie zawsze da się to zrobić, nie w każdym przypadku i nie zawsze się to, że tak powiem, opłaca. Dlatego jesteśmy na stanowisku, działamy, pracujemy, obsługujemy klientów, niestety nie nowych, nie nowe rezerwacje, tylko tych klientów, którzy z nami wyjeżdżają od lat, wcześniej założyli sobie rezerwacje na wyjazdy letnie, no i nie wiedzą tak samo jak my, w jakiej są w tej chwili sytuacji do końca. A jak oceniasz tą tarczę antykryzysową, o której teraz tak głośno? Czy to jest realne wsparcie dla przedsiębiorców, czy raczej po prostu przedłużenie procesu no, zamknięcia niektórych przedsiębiorstw, tak? Takie podtrzymanie trochę życia? Powiem w ten sposób. Gdyby ta tarcza realnie jakkolwiek działała, być może przedłużyłaby działanie co po niektórych przedsiębiorstw. Ja osobiście z tej tarczy nie korzystam, bo nie mam czasu na papierologię. To jest spędzenie mnóstwa czasu nad papierologią i osobiście uważam, że pomoc, jaką oferuje nasze państwo, jest żadną pomocą. 5000 zł pożyczki, którą możemy wziąć, jak najbardziej. Dla niektórych będzie to kwota znacząca. W przypadku mojej działalności jest to żadna kwota. Pokryłaby ZUS, prąd i internet w mojej firmie. No to nie brzmi to optymistycznie. Nie brzmi to optymistycznie, ponieważ wszyscy uważają, że my sprzedajemy drogi produkt. Tak, my sprzedajemy drogi produkt, my sprzedajemy marzenia, produkt luksusowy, który niestety kosztuje. I te wyjazdy zaczynają się powiedzmy od 2-2,5 tysiąca złotych. Czasami w ofertach Last Minute można te wyjazdy kupić dużo taniej.
Procent, jaki my zarabiamy na tych wyjazdach, jest niestety bardzo mały w porównaniu do kwoty i do wartości tej wycieczki, a koszty utrzymania naszych biur są wysokie niestety, więc nawet jeżeli my sprzedajemy wycieczek, powiedzmy, nie wiem, za 100-200 tysięcy miesięcznie i dostajemy z tego prowizję, to po opłaceniu kosztów, pensji, ZUS-ów, internetu, stron internetowych, serwerów do poczty internetowej, czy co jeszcze, podatków, tak, które tutaj są, no i kochanego ZUS-u, mniej więcej zostaje nam około 20-30% z tego, co wystawiliśmy na fakturach. A powiedz, jak widzisz w zasadzie w ogóle przyszłość branży turystycznej? Czy ta sytuacja, w jakiej obecnie przyszło nam żyć, przełoży się na jakiś wzrost popularności wakacji w kraju, a ucierpią wycieczki zagraniczne, jak już nawet się otworzą granice? Chodzi mi o sytuację, że po prostu te granice będą otwarte, ale ludzie się będą bali, tak? Bo no, daleko nie szukając, no, były takie sytuacje, że ludzie wyjeżdżali i byli po prostu zamrożeni w miejscu, gdzie pojechali na wakacje na kilka tygodni, tak? W związku z tym, że musieli przebyć tam jakąś kwarantannę. W jaką stronę pójdzie turystyka po otwarciu granic? W twojej opinii, bo w turystyce siedzisz już od wielu lat, więc no, jesteś kompetentną osobą. To jest bardzo ciężkie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tutaj jest wiele składowych. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim stanie będzie nasza gospodarka, w jakim stanie będą portfele naszych klientów. Bo to, że psychika klientów będzie umęczona, wymęczona tym siedzeniem w domu, tymi ograniczeniami i to, że oni będą chcieli wyjechać, to nie ulega wątpliwości. Tylko drugi aspekt będzie to, co sama mówiłaś. Będzie ten strach o to, co się stanie, jeśli. I łatwiej jest na pewno wszystkim spędzić wakacje w Polsce i wiedzieć, że trafią ewentualnie, jeżeli coś się stanie, do polskiego szpitala, gdzie się zrozumieją z lekarzem, dogadają. Bo problem polskiej turystyki zawsze jest jeden. Cena. Wielokrotnie wyjazdy zagraniczne były tańsze od wyjazdów w Polsce. A w momencie, kiedy otworzą się granice i daj Bóg, biura podróży zostaną przy kilku kierunkach, bo oferta się zmieni, będzie okrojona bardzo mocno, to te kierunki, które zostaną, to będą zapewne te najtańsze kierunki. Takimi kierunkami na pewno będzie Grecja, Turcja, Tunezja, Egipt. Turcja już na tą chwilę informuje w turystyce, że będą hotele oznaczone specjalnym certyfikatem COVID-19, że będą to hotele, które będą miały podwyższone, że tak powiem, standardy higieny. Nie będą wypełniane w 100%. Będzie ta zachowana odległość na przykład między pokojami. Obsługa będzie poddawana badaniom. Będą mieli testy na wyposażenie hotelu, więc będzie zrobione wszystko to, aby zapewnić klientów, że hotel dba o ich bezpieczeństwo. Z tym, że to też dalej zależy od tego, czy klienci będą chcieli pojechać. Ale najprostszym przykładem będzie pobyt nad polskim morzem. Wynajęcie kwater i pobyt 2 tygodnie nad polskim morzem wielokrotnie kosztuje około 5000 zł z całą tą otoczką, gdzie musimy się wyżywić i tym podobne. Podejrzewam, że wakacje 2-tygodniowe w tym roku mogą kosztować około do 2000 zł od osoby. Bo te ceny będą naprawdę bardzo niskie. Takie kraje jak Egipt już wielokrotnie to robiły. Dofinansowywały samoloty, żeby klienci przylatywali do tego kraju, żeby zostawili pieniądze. Więc to powodowało obniżenie wartości tej wycieczki. Nie trzeba było za nią zapłacić, a nie oszukujmy się. Gwarancja pogody za granicą i tak zwane all inclusive, które nasi klienci bardzo lubią i cenią, powoduje to, że będą chcieli wyjechać tam jednak. Bo nie będą się musieli martwić o to, że muszą wyjść do restauracji, gdzieś zamówić rybę na papierowej tacce, w plastikowym kubku dostać piwo i zapłacić za to 120 zł. Tak? Będą mieli z góry zapłacone i część klientów się zdecyduje na to. Oczywiście duża część zostanie w Polsce, to się nie ma co oszukiwać. Podejrzewam, że duża część nawet w Polsce nie tyle co wyjedzie na zorganizowany taki wyjazd przez siebie, tylko pojedzie na zwykłe działki rekreacyjne, które mają i tam spędzą wakacje. Ten okres dla turystyki będzie bardzo ciężki, ona będzie bardzo długo powstawać z kolan, ale jak to mi powiedział kiedyś jeden starszy Egipcjanin, jak pracowałem w Egipcie, mieszkałem tam przez pewien czas, ludzie mają jedną fantastyczną cechę. Zapominają. Więc jeżeli to wszystko się uspokoi, będzie już lekarstwo, jakiekolwiek, które wyleczy, tak, nazwijmy to Gripex COVID, bo ja osobiście uważam, że jest to po prostu mocniejsza grypa, a to jest moje zdanie,
to ludzie będą się czuli pewniej, bezpieczniej. Po prostu wezmą to lekarstwo ze sobą, wsadzą do torebki, do walizki, jak zwykłe proszki przeciwbólowe, tak, czy przeciwgorączkowe dla dzieci, pojadą na wakacje, będą jakieś objawy, zażyją tabletkę, ale będą mieli tą pewność, że jest lekarstwo i w razie czego po prostu mogą je zażyć. I zapomną o tych złych czasach, wrócą do normalności, a turystyka taką pełną parą moim zdaniem wróci dopiero za rok. No to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale wróćmy do Polski, wróćmy do Pruszkowa, bo twój drugi biznes jest mocno lokalny, mówię o przewozie osób, bo taki biznes taksi tutaj też prowadzisz w Pruszkowie. No i właśnie, jak to z tym biznesem jest? Bo można by było powiedzieć, że z jednej strony może kwitnie, bo ludzie przesiadają się do taksówek, bo są tam przewożeni w pojedynkę. Druga sprawa, że przewoźnicy z niektórych tras w ogóle rezygnują, rozluźniają się rozkłady jazdy kolei czy pociągu. No ale z drugiej strony ludzie się obawiają, tak? Obawiają się wsiadania do obcego samochodu. I jak to jest u Was? Czy to jest kryzys, czy rozkwit? Do tej pory rozwijaliśmy się naprawdę w bardzo fajnym tempie, bo tą firmę prowadzę z moimi dwoma wspólnikami, z Michałem Duńcem i Sławomirem Lewandowskim. Ale tą firmę tworzą także nasi kierowcy, tak? Jest to w sumie 17 osób, a także dziewczyny, które siedzą na dyspo, przyjmują wszystkie zlecenia i, że tak powiem, wysyłają kierowców w lewo, w prawo i dyrygują niejako tym ruchem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom zamontowaliśmy pleksy oddzielające klientów od kierowców. Ale możemy powiedzieć tak, no dobrze, to oddziela klienta od kierowcy, ale to chroni kierowcę. Zgadza się, to ma działać w dwie strony, ale żeby klienci czuli się też bezpiecznie, to jest niestety taki mały mankament odkażania samochodów, ponieważ po każdym kliencie nasz kierowca używa środka na bazie spirytusu. I jak to ktoś teraz powiedział, że policjanci w tej chwili są bardzo zdesperowani, bo co kontrola z samochodu czuć alkohol, a kierowcy są trzeźwi. To tak to mniej więcej wygląda w naszych samochodach. Tak? Nasi kierowcy dezynfekują klamki zewnętrzne, klamki wewnętrzne, cały samochód w środku, po czym wietrzą ten samochód. Tak? Odjeżdżając od klienta, jadąc po następnego, ten samochód jest wywietrzony. Tak? Więc jeżeli chodzi o takie aspekty, to staramy się zapewnić maksimum bezpieczeństwa klientom. Tak? Dodatkowo nasi kierowcy jeżdżą w rękawiczkach, w maseczkach i klienci sobie to bardzo chwalą. Mówiłaś, że pociągów jest mniej, autobusy nie jeżdżą, zgadza się. No i można byłoby domyśleć się, że fajnie, jedna osoba jedzie taksówką, dojedzie w to miejsce, więc mamy kursów mnóstwo. No niestety tak nie jest. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale czy ty, Marto, nie masz przypadkiem home office? No mam. Więc właśnie o to chodzi, tak? 50% jak mniej więcej naszych klientów na tą chwilę pracuje z domu. Więc świadczymy im nieco inne usługi. Dowozimy im zakupy. No właśnie. To jest ciekawy temat, bo no, moglibyście być przykładem dla innych firm, jak tutaj się, no może nie tyle przebranżowić, bo w branży zostajecie tej samej, ale jak rozszerzyć swoje usługi i dostosować się do obecnej sytuacji, do potrzeb, do sytuacji na rynku. Właśnie o tym opowiedz, bo ten wątek mnie ciekawi. No, ten wątek jest bardzo ciekawy przede wszystkim z tego względu, że wprowadziliśmy tą zmianę, bo to nie jest tylko same dowożenie zakupów. Współpracujemy na przykład z restauracją Bistronowa, dowozimy im posiłki do klientów, ponieważ jest to restauracja, która nigdy nie zamierzała mieć dowozu, ponieważ sposób, w jaki oni gotują, sposób, w jaki podają i jakość ich produktów, no do tej pory nie pozwalała na to. Aczkolwiek sytuacja, która jest spowodowana pandemią, także niejako zmusiła ich do lekkiej zmiany profilu. Nie zmienili jakości, zmienili po prostu sposób podawania. Nie jest to już pięknie ułożone pensetą na talerzu, tylko jest podane niestety w jednorazowym pojemniku, który no, utrzyma ciepło i da się ten posiłek do nich dostarczyć. Może być to śmieszne, ale dowozimy też różne produkty z salonu optycznego, który jest tutaj w Pruszkowie na ulicy Powstańców, ST Optics, też korzysta z naszych usług, ponieważ klienci boją się wyjść z domu, a potrzebują szkieł kontaktowych, potrzebują różnych płynów. Zgłosiła się także do nas firma WPR Kwiatek, ponieważ jest zamknięte targowisko, tak? Dowozimy kwiaty balkonowe.
Ale tak, główną rzeczą, którą dowozimy, są zakupy. Prowadziliśmy usługę dowozu zakupów i koszt tej usługi to jest 10 zł. Zbieramy zamówienia do godziny 12. Staramy się między 12 a 14 dokonać tych wszystkich zakupów. Czasami się to nie udaje. Pomagają nam przy tym sklepy, do których wysyłamy te listy zakupów. Aczkolwiek czasami są takie listy zakupów, że nie da się tego kupić w jednym sklepie. A ciężko jest odmówić pani, która ma lat 85, potrzebuje produktów bez laktozy, potrzebuje słodzików, potrzebuje leków z apteki, bo także takie rzeczy robimy, tak? Dostajemy bardzo duży kredyt zaufania od tych osób, ponieważ podają nam kod recepty, podają nam swój PESEL. I są to osoby, które są pewne obawy, ponieważ no, są to niejako jakieś dane osobowe, ale nie mają innego wyjścia. Boją się, nie mają rodziny, która mogłaby im to dostarczyć, my im to dowozimy. Wielokrotnie te starsze osoby są przez nas traktowane w ten sposób, że nie płacą za usługę, tak? Bo ciężko jest wziąć od pani, która ma bardzo niską emeryturę, widzimy, że ona szuka tych pieniążków. Aż się serce kraja i mówimy, proszę, to są lekarstwa, tak? Proszę je odebrać, dziękujemy, życzymy zdrowia. No właśnie, tutaj może płynnie przejdziemy do tej waszej społecznej pomocy, bo jako pruszkowski przedsiębiorca mocno się udzielacie w grupie Widzialna Ręka Pruszków. Powiedz, jak to wygląda, od czego się zaczęło, no i w jaki sposób pomagacie? No to jest też bardzo ciekawa historia, która nas po raz kolejny połączy z firmą Bistronowa. Ponieważ Adam i Kasia, którzy prowadzą tą restaurację, zadzwonili do nas, świadomie, i powiedzieli, że pani Monika Redyk, która jako kieruje tą Widzialną Ręką, ona utworzyła tą grupę, poszukuje kogoś, kto mógłby pomóc w dowiezieniu produktów, ponieważ no, o ile Bistronowa szykuje te posiłki, gotuje, sponsorzy przywożą im różne produkty za darmo, z których oni mogą gotować posiłki dla straży pożarnej, dla szpitala na Wrzesinie, dla szpitala kolejowego, dla ZOL-u przy sanepidzie, dla straży miejskiej, dla straży pożarnej, bo w takie miejsca wozimy. Zawieźliśmy nawet do sióstr Kapucynek zestaw posiłków, to są siostry, to jest coś niesamowitego, nie widziałem ich na oczy, przez, nie wiem nawet jak to nazwać, przez taką obrotową półkę podawałem im te posiłki, a to są siostry, które nie wychodzą nigdy z zakonu, chyba że muszą iść do lekarza po prostu albo do apteki. Więc osób jest wiele, którym pomagamy, a pani Monika Redyk miała po prostu problem z transportem i Kasia się zapytała, czy możemy się tego podjąć. No, zastanawialiśmy się bardzo długo, jakieś 5 sekund, powiedzieliśmy tak, mówcie kiedy i gdzie. Super, naprawdę postawa godna podziwu. Mam nadzieję, że no niektóre rzeczy, które wypracuje tutaj społeczność pruszkowska podczas tej nietypowej sytuacji epidemii, zostaną w sumie wśród mieszkańców na stałe. Taka właśnie chęć pomocy i tak dalej, bo naprawdę aż serce rośnie, jak się patrzy na działania mieszkańców, na to, w jaki sposób są zintegrowani i jak potrafią razem podejmować działania tam, gdzie one są potrzebne. Ale chciałam cię właśnie jeszcze zapytać o mieszkańców Pruszkowa, bo tak naprawdę no wy jako kierowcy, czy jako firma, która pomaga w ramach działania Widzialnej Ręki, no spotykacie się z mieszkańcami. Jakie są nastroje? Jak byś to ocenił? Czy ludzie raczej bagatelizują to zagrożenie, czy mają obawy? W jaki sposób to wyrażają? Na początku wszyscy do tego podchodzili tak z lekką dozą nieśmiałości, bym to tak nazwał, i z humorem. W momencie, kiedy to się zaczęło jako w naszym kraju rozszerzać, już niestety miny zrzedły, a moment, w którym zostały wprowadzone takie już drastyczne ograniczenia, że firmy nie pracują, zaczęły się zwolnienia, ludzie się najzwyczajniej w świecie boją o swoją sytuację materialną. To jest jedyne, o co się boją. Oni się nie o tyle boją tak bardzo samego zarażenia, co tego, czy będą mieli gdzie wrócić do pracy, czy będą mieli za co zapłacić rachunki, raty kredytów, nie wiem, lekcje tańca dzieci. To są takie bardzo przyziemne obawy, ale w tej chwili dominujące. Są też osoby, które jak najbardziej dalej z uśmiechem na twarzy mówią, przetrwamy to, są bardzo pozytywne, nie żartują z tego, ale mówią, że musimy być silni, tak? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Najlepsze są starsze osoby, które mówią, przetrwaliśmy jedną wojnę światową, drugą wojnę światową, komunizm,
komunizm i wiele, wiele innych. Przetrwaliśmy jeden rząd, drugi, przetrwamy kolejny, to i przetrwamy to. Tutaj akurat wiele starszych osób ma dużo bardziej chyba humorystyczne podejście do tego wszystkiego i taką większą nadzieję niż młodsze pokolenie, ale to może też powodować to, że oni wiedzą, że to miesiąc płynie im emerytura na konto. Myślę, że dlatego też, że więcej po prostu przeżyli i są zaprawieni w bojach, no, tak? No, oczywiście, no, jak oni jeszcze by się załamali i by nas nie podtrzymywali na duchu, to już w ogóle byłoby bardzo źle. Dokładnie. No to powiedz mi jeszcze na koniec, czy czujesz się bezpiecznie w Pruszkowie? Jak, nie jako już przedsiębiorca, tylko jako mieszkaniec, jak oceniasz działania gminy w zakresie ochrony osobistej i działań na rzecz walki z koronawirusem? Jako mieszkaniec, nie jako przedsiębiorca. Powiem tak, ze względu na to, że chociażby rozwożę te posiłki do różnych placówek w Pruszkowie, mam dostęp do pewnych informacji, na pewno nie do takich, jak mają na wyższych szczeblach osoby, ale pani z sanepidu powiedziała mi jedną rzecz, że sam Pruszków jest naprawdę dobrze, tak to ujęła. Mówi okolice, jakieś tam ośrodki pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim, tak, mają problem, ale w samym Pruszkowie jest dobrze, tak? I ona mówi, że gdyby miała się zajmować samym Pruszkowem, to by spokojnie spała. Zajmuje się też niestety okręgiem większym, więc ma bardzo dużo pracy. Zapewne chcesz nakierować rozmowę na to, co nasze miasto, tak, czy gmina robi. Wiem, że lokale, które należą do miasta i są tam przedsiębiorcy, zostały niejako zdotowane w sposób taki, że muszą zapłacić mniejszy czynsz. No i to jest bardzo fajna sytuacja, która na pewno wielu przedsiębiorcom pomoże. Maseczki, o których jest bardzo głośno. Niektórzy je chwalą, niektórzy je ganią. Ja ujmę to w ten sposób. Wolę mieć jakąkolwiek maseczkę niż żadnej. Taką maseczkę z logiem Pruszkowa posiadam jak najbardziej i lekko ją zmodyfikowałem. Ja sobie po prostu doszyłem drugą warstwę. Ale, aha, po prostu sobie zrobiłaś ją grubszą. Tak, zrobiłem ją grubszą, ale bardzo się cieszę, że miałem podstawę, tak, do tego, bo nie, jakbym nie miał tej podstawy, nie miałbym gumek, które sobie założę na uszy, nie miałbym kształtu, nie jestem może tak bardzo uzdolniony manualnie, ale jak już sobie położyłem kawałek materiału na drugim, wyciąłem, doszyłem, jest dobrze. I tu akurat bym pochwalił, bo reakcja była bardzo szybka, tak. Te maseczki się bardzo szybko pojawiły w różnych partiach. Pomimo tego, że może materiał nie jest typowo takim chirurgicznym materiałem, albo takim bardzo zatrzymującym, jest jakąś podstawą do zrobienia czegoś dalej. Okej. Zdarzanie przystanków moi kierowcy widzieli, nie wiem jak jest robione to często, z tym, że powiem jedno, na co odkażać przystanek, skoro nie jeżdżą autobusy? No w sumie słuszna uwaga. Bartek, ja Ci dziękuję za rozmowę. Z tego miejsca Ci życzę no w sumie szybkiego, bezpiecznego powrotu do sytuacji normalnej. Trzymam mocno kciuki, żeby wszystko było ok, a ta sytuacja nas nauczyła, że wspólnie możemy więcej, tak? Nie wiem, może masz coś do dodania na otuchę mieszkańców no względem tej obecnej sytuacji na koniec. Marta, również Tobie dziękuję za rozmowę. Życzę Tobie bardzo dużo zdrowia, Państwu także. Jak będziemy zdrowi, zresztą sobie poradzimy. Pamiętajmy, Feniks powstał z popiołu, więc co by się nie stało, świat się nie skończy. On po prostu będzie nieco inny, ale odbudujemy to i może będziemy po prostu silniejsi. I mam nadzieję, że nadchodzące wybory nie poróżnią nas znowu naszego społeczeństwa jak kiedyś i zostanie po prostu to dobro, które teraz się pojawia. Jeszcze raz wszystkim życzę zdrowia, uśmiechu na twarzy i tym, co się martwią, żeby spokojnie wrócili do pracy, żeby ta praca na nich czekała. Dokładnie, tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.